Tak jest, teraz. Dzień dobry bardzo. Hold on. Znacie dobrze te kawałki, że już nawet wiesz, kiedy perkusja i tak dalej. Pięknie. Wszystko wiemy. Szymon Majewski u nas i teraz poranne jego zdziwienia. Słuchamy. Słuchajcie, zatrzymania w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Bardzo mnie to wzniecило dzisiaj rano, bo nie wiem, czy nie zaresztują nam słoneczka, tudzież chmurki. Otóż się okazuje, że agenci ABW weszli do IMGW, kontrolują dokumenty, w których miały być nieprawidłowości. Ja od razu wiedziałem, że będzie tam wcześniej czy później afera. Chodzi o pogodę, prawda? Ile razy było tak, że miało być słoneczko, jest chmurka, miała być chmurka, czekają wszyscy na podlewanie ogródków, jest słoneczko. Ewidentnie jest tam jakieś manko, nieprawidłowości w dziale księgowości. Ja już dawno mówiłem, że trzeba by posadzić za prognozę pogodę Cygielską, Zubilewicza i Kreta. I dokładnie, ja myślę, że też jest również z omeną Mensach jakaś współpraca. Informują o tym, że będzie na przykład świetna pogoda, ludzie kupują kostiumy, lobby kostiumowe się cieszy, jadą na wakacje, kupują bilety. To jest głębsza afera, jestem przekonany. Tak, ja już sprawa. Od dawna mówiłem, że IMGW ma w nazwie GW. A, dokładnie, to jest jeszcze to. Słuchajcie, tymczasem nie wiem, czy wiecie, że Doda jest już inną kobietą. Tak? Ogłosiła to w gazetach. Ogłosiła to w gazetach. Już nie jest kobietą, już jest silikonem. Tak, jak poczuła, że jest jakaś odmiana, że co, że powietrze trzeba spuścić, tak? Nie zapakować z powrotem. Nie. Seksistowskie żarty. Sytuacja jest taka, że odmieniła film Miasto 44. Na Facebooku napisała, że jest już inną osobą i nie przechadzam się już bezmyślnie ulicami Warszawy. Myślę, że teraz Doda układa pewną strategię. Rano się budzi, myślę sobie, dobra, nie będę się bezmyślnie przechadzał ulicami Warszawy, biorę sobie dwie. Pójdę Marszałkowską, Świętokrzyską. Też poinformowała, że nie jest już tą samą osobą, czyli jak ktoś do niej zadzwoni, to na sekretarce jest nagrane, że tu właśnie, gdzie w tym miejscu była Doda, jest teraz Doda 44. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale powstaje film fiński, bodajże reżyser kręci film, którego akcja rozgrywa się w Ikei. Nie jest jakiś product placement, natomiast film się nazywa Horror Store, bo to oczywiście będzie jakiś skandynawski film. Czy bohaterowie wiedzą, że jest tajemne przejście między działem łazienka a dywanami, że to może im uratować życie? I jak się dostać do pulpetów? Tak. Nie, poczekaj. Słuchaj, otóż uwaga, oto krótki opis. Każdego dnia pracownicy po otwarciu sklepu napotykają zniszczenia. Jednego dnia ktoś zdemolował klosze do lamp innego półki. Trzech pracowników postanawia zostać na noc. Prawda ich przerazi. Ja jestem przekonany, że to albo zdenerwowani mężowie, bo za każdym razem mężom żony każą siadać na czymś. Mhm. Oni w nocy przychodzą, to rozwalają. Nie, na czymś tylko na stoliku. Na czymś tylko na stoliku lak. Tak, albo na No ale wiecie, jaka to jest prawda, że stół okazał się szafą. To jest ta prawda, Wika. Oczywiście, a ja myślę, że to jeszcze tak naprawdę konkurencja z mebli Bodzio i Centrum Witek. Tylko ja wam powiem, że ja nie chcę filmu Wika i minimum 3 godziny. To prawda. No, to co, wszystko. Mamy to? Cudownie. Tak dziwi się światu Szymon Majewski. Ile lubimy to. Powiedzieć cześć na koniec? No właśnie, spokojnie, to nie koniec. Jeszcze pół godziny będziemy się żegnać. Cześć. Jeszcze idziemy na hot dogi po złotówkę, nie? 8:25. Dzień dobry bardzo!